Dzień dobry, cześć i witam Cię bardzo, bardzo serdecznie, drogie słuchaczo i droga słuchaczko. Ja nazywam się Anna Antoniak. To jest podcast Słowo Miłości, dziś na moim kanale Inny Wymiar Sukcesu, jeżeli słuchasz tego na aplikacjach do słuchania podcastów, albo ludzie sukcesu, jeżeli słuchasz tego na YouTubie. Mm. Witam Was, kochani. Ja chciałam powiedzieć tylko, że czasami jest tak, że, że podcasty jakby się wrzucają później, nie wiem dlaczego, albo wcześniej. Zamiast o 6 też są już o 5. Czasami coś nie pójdzie, nie zgra się dobrze, i na przykład na YouTubie patrzę, a potem on się w ogóle nie wgrał, więc wybaczcie, jeżeli są jakieś takie zastoje i przestoje. Niestety nie mam na niektóre rzeczy wpływu. Natomiast na aplikacjach powinno być zawsze ten podcast jakby z samego rana i tam nic nie powinno źle działać, chociaż różnie to bywa. Kochani, chciałam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Od poniedziałku, od 30 rusza promocja i sprzedaż kursu Koniec Odkładania Czas Działania dla wszystkich, którzy mają problem z odkładaniem rzeczy na później, robią 30 rzeczy na raz, nigdy niczego nie kończą, nie umieją zarządzać czasem, nie realizują swoich marzeń, w ogóle nawet nie marzą, nie planują, nie robią pewnych rzeczy. Uwaga, ja sama miałam z tym problem, dlatego napisałam to wszystko. Będę o tym mówić jutro. Dzisiaj chciałam natomiast powiedzieć o... Nie ma przypadków. <grych> Słuchajcie, nie ma przypadków w życiu, dlatego że... Przynajmniej ja tak uważam, że no, jest taki cytat piękny w Biblii na wszystko jest czas i miejsce pod niebem i czasami pewne rzeczy, które się dzieją, to dzieją się w określony... Sposób i w określonym czasie. Dlatego, że potem kolejna rzecz, która ma nastąpić, również musi przyjść i ona, no, jakby musi przyjść w określonym miejscu, w określonym czasie. I e, tak sobie myślę po ostatnich moich, jakby kilku tygodniach, e, e, tego, co się działo w moim życiu, że wydałam książkę, że miałam jakieś tam prywatne e, rzeczy, które jakby mnie. Mocno jakby dotknęły, to myślę sobie, że dzisiaj dziękuję bardzo za to, dlatego że to doprowadziło mnie do miejsca, w którym dzisiaj jestem. I wiecie, nie ma przypadków, dlatego że kiedyś wam to opowiem, jeszcze na razie nie mogę, ale wierzę, że, że to jest piękne i ja to powtarzam, i nawet napisałam taki poz, że. W bólu rodzą się piękne rzeczy, bo, bo taki jest, słuchajcie, w bólu rodzą się piękne rzeczy, piękne książki, piękna muzyka, e, piękne związki, piękne relacje, piękne e, projekty, tak? Dlatego, że wtedy, kiedy boli, i to ten ból możesz przyłożyć na to, że będziesz siedzieć w tym dole i, i będziesz po prostu e, się jakby staczać. Albo uwaga, możecie to wznieść na wyżyny. I czasami jeden człowiek, jedno zdanie, jedno spotkanie, jedna książka może odmienić po prostu Twoje życie. I wierzę, że na przykład moja książka Jak uleczyć zranioną duszę jest idealna właśnie na to, żeby, żeby mogło Was dotknąć coś, żebyście zrozumieli pewne rzeczy, bo ja sama to zrozumiałam, jak bardzo ważne jest to, żebyśmy widzieli większy obraz świata. Ale miałam mówić o przypadkach, mówię o innych rzeczach. Ale tak jest, bo ta, bo ta książka też nie jest... Jeżeli ty ją kupisz i przeczytasz, to, to nie będzie przypadek, że ty ją masz. Bo wierzę, że wtedy zobaczysz coś innego, niż dotychczas było i dotychczas widziałeś. I tak samo jedna osoba. Możesz iść na ulicy i możesz spotkać kogoś, kto w ogóle całkowicie wywróci twoje życie do góry nogami. Jeden telefon może zmienić Twoje życie. I, i słuchajcie, i to jest niesamowite. I ja Wam powiem, że um, ja w mojej pierwszej książce, jak y, ludzie sukcesu do swoje marzenia, będzie wydanie teraz wakacje, y, jakby odnowiona ta książka będzie, więc będziecie mieli okazję przeczytać, jeżeli ktoś jeszcze nie czytał. Ta książka y, jest bestsellerem, przeczytało ją bardzo wiele ludzi, zmieniło na życie bardzo wielu ludziom, a dużo sportowców ją czytało. Y, Kingbokserów, king king, king osób, które jakby siedzą w MMA albo w boksie, więc to jest niesamowite i, i ja się też z tego cieszę. I, I każdy człowiek, który gdzieś tam do mnie pisał, że, że ta książka odmieniła jego życie, to jest cudowne. Ale tak jest. I, I ja w tej książce właśnie opisałam, że kiedyś, jak miałam 17 lat, to dosłownie na ulicy. A zatrzymał się w samochód na pasach i tam był człowiek, który jakby odmienił moje życie w taki sposób, że pokazał mi coś innego niż ja dotychczas widziałam. I wierzę, że Bóg stawia na naszej drodze ludzi, książki właśnie żeby nas zmieniły, żeby wniosły do naszego życia coś innego, albo żebyśmy my wnieśli do tej osoby życia, dlatego że. Nasz przykład może być inspiracją dla tego człowieka i może całkowicie odmienić jego życie. I ja dziękuję Bogu za to, że wtedy postawił tą osobę na mojej drodze. Dziękuję za to, że teraz postawił pewne osoby na mojej drodze w tak odpowiednim momencie, myślę. I to jest niesamowite. I nie ma przypadków. I jeżeli na przykład dzisiaj straciłeś pracę, albo coś się wydarzyło, to też nie jest to przypadek, dlatego że być może ty już od dawna w sercu czułeś, że masz coś zrobić i masz zmienić to i, nie, i, i wiedziałeś dobrze, tylko jakby nie, nie potrafiłeś podjąć tej decyzji. Więc nagle przychodzi po prostu bam, i, i już ta decyzja zostaje podjęta. Pamiętam w tamtym roku, tak, w tamtym roku, jakby to było w lipcu, wydarzyła się pewna rzecz w moim życiu też, i po prostu któregoś dnia wchodzę na internet, wchodzę w jedną rzecz, którą zawsze wchodziłam, i nagle słuchajcie, ja tak jak zawsze to robiłam, ja nie mogę tego zrobić. I on ja wie: Ej, co jest w ogóle? Ale już od jakiegoś czasu ja czułam, że to nie jest dobre i że ja powinnam w końcu jakby zmienić to i przejść na, na inny jakiś tryb. W tym akurat sektorze, w tym działaniu, o którym teraz mówię, nie będę mówiła, co to jest konkretnie, ale dokładnie ja to czułam. I w pewnym momencie ja wchodzę po prostu, tak jak zawsze wchodzę, i po prostu nagle jakby to jest zablokowane. <laughs> Rozumiecie? Więc to miało się stać. I ja poczułam ogromny ścisk w żołądku, i sobie myślałam: wow, No, i co ja teraz zrobię? Ale mówię: No nie, no, no musiało się to stać. Ja wiedziałam, że to musi się stać, tylko jakby tej decyzji nie mogłam podjąć. Więc teraz <laughs> muszę po prostu to wyprostować i zrobić tak, żeby to było dobrze. I te, dzisiaj się z tego cieszę, bo gdyby nie to, to inne sprawy nie pokładałyby się w taki sposób. I nie, nie, nie pozałatwiałyby się te sprawy w taki sposób. Bo musiałam przejść na nowy system, nowe rzeczy, a wyczyścić pewne sprawy z przeszłości, żeby wejść. I mówię, jeny, to jest cudowne. Bolało to mnie wtedy i, i zastanawiałam się, jak to teraz mam zrobić. Ale dziś? I to musi być trudne, zobacz. A z jednocześnie będzie piękne. I tak samo jak mnie słuchacie, to na pewno nie, nie trafiliście tu przez przypadek. I są osoby z podcastów, które przychodzą do mnie na konsultacje. Ja was serdecznie pozdrawiam, bo wiem też, że to też nie jest przypadek, że mieliśmy się spotkać. Bo tak samo jak ja wnoszę wartość do waszego życia, to uwaga, wy musicie wiedzieć, że wy wnosicie wartość do mojego życia. Każde, każdą osobę, z którą ja pracuję, bardzo szanuję i uważam, że jestem mega dumna z tych osób, bo one robią. Kroki do przodu i mają odwagę zmieniać swoje życie. Bez względu na to, czy to idzie wolniej, czy szybciej, mają odwagę i robią to, a ja jestem po to, żeby im pomóc. Bóg już sprawia resztę, bo ja tylko jestem przekaźnikiem, ale to jest niesamowite, bo kiedy razem, wiesz, dwoje ludzi jakby pracuje i, i widzę inne rzeczy niż ta osoba, bo ona siedzi w tym, to potem ta osoba mówi: Wow, ja, ja nigdy w ten sposób nie myślałam, nie, albo nie myślałem Dobra. Ale teraz mi dałaś do myślenia, tak? Po, poszerzamy się nawzajem. Ja poszerzam tą osobę, bo wiecie, Wy mnie też inspirujecie, opowiadając pewne rzeczy i pracujemy razem. To ja muszę jakby poszerzyć, i czasami chodzę po domu, się zastanawiam nad pewną osobą, z którą mam spotkanie, Nie mówię, Boże, powiedz mi, co, co, co w ogóle tu zrobić w tej sytuacji. I ja myślę, myślę, i nagle, pum, przychodzi mi coś, nie? Łączą mi się kropki związane z, z pewnym schematem u tej osoby, i mówię, wow, to jest to. Nie wykonam też nic za nikogo, bo, bo jakby osoby, które ze mną pracują, dostają pewne ćwiczenia, rzeczy, które należy zrobić, ale ja nie wykonam za, za, za tą osobę rzeczy, ale one mogą to zrobić. Tak samo jak ty czegoś pragniesz i chcesz, i, i jakby w środku coś ci podpowiada, wierzysz, że to jest właśnie Bóg albo Duch Święty, że podpowiada ci, słuchaj, zrób to a ty tego nie robisz, to on nie może przyjść i zrobić tego za ciebie, nie wiem, wysłać CV, napisać czegoś, iść do banku, nie wiem, napisać do jakiejś osoby, nie może tego zrobić. Ale jak to zrobi, jak, znaczy jak ty to zrobisz, to on wtedy pracuje już dalej. I to jest przepiękne. Dlatego nie ma przypadków. I jeżeli czasami czujesz coś w sercu, że masz coś zrobić, to po prostu to zrób. Jeżeli oczywiście to jest dobre, no bo nie mówi do ciebie, żebyś robił, czy żebyś robiła rzeczy, które są kompletnie od czapy i które będą Cię niszczyć tylko, nie wiem, żebyś teraz wpadł w narkotyki, alkohol, nie wiem, w, w pornografię, albo, nie wiem, chodził gdzieś tam i, i robił coś po kątach. Nie, 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 nie. Ja mówię o prawych rzeczach, uwaga, o prawych rzeczach. O dobrych rzeczach, które wiesz, że to przyniesie dobre rezultaty. Działajcie, kochani, działajcie. Od jutra startuje kurs i książka, koniec odkładania, czas działania. Pamiętajcie, że nie ma przypadków. Być może to też, że wam o tym mówię, że jesteście tutaj. Będzie znakiem, żeby zaopatrzyć się w ten kurs, bo tam będzie kurs i książka, jutro o tym opowiem. I będzie to dotykało was, waszej duszy, waszego serca, a po drugie dostaniecie narzędzia, które są sprawdzone i które pomagają w tym żeby ruszyć, bez względu na to, czy ruszycie wolniej, czy szybciej. Ważne, żebyście szli do przodu, bo świat idzie i zobaczcie, nie czeka na nas. W ogóle nie czeka na Ciebie. Ale Ty możesz podążać swoją ścieżką. Ściskam Was do usłyszenia. Do zobaczenia. Hej!